Rozpoczynamy przedostatnie spotkanie w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi o Turbo Cup Summer 2017. Dwie drużyny w żółtych strojach, Ławka Team w zielonych, Arino Team, zespoły, które walczą o brązowy medal, o trzecie miejsce w tegorocznej edycji turnieju. A po tym spotkaniu zapraszam wszystkich kibiców na mecz finałowy, w którym zobaczymy bohatera dzisiejszego naszego turnieju, Kamila Grosickiego, reprezentanta Polski, wychowanka Pogoni Szczecin, aktualnie jeszcze zawodnika Halski Ligi Angielskiej. Oczywiście zagrają w tym spotkaniu z gospodarzami, z reprezentacją Football Arena Team. A teraz zapraszam Państwa na mecz o trzecie miejsce. Arkadiusz Stycha i z numerem pierwszym zawodnik Arino Team daje prowadzenie drużynie. Pierwsza bramka w tym spotkaniu, trzecie miejsce. Wszystkie mecze mają znaczenie, jeśli chodzi o indywidualne wyróżnienia. Przypomnę, zawsze również dzisiaj na Turbo Cupie najlepszy bramkarz, król strzelców, najlepszy zawodnik. No i oczywiście bazą turnieju, kto te tytuły zdobędzie, tego jeszcze nie wiemy. Myślę, że będziemy tutaj mieli okazję to wszystko podsumować dopiero po zakończeniu turnieju, jeżeli wszyscy już tutaj, że tak powiem, troszeczkę odpoczną. 1-0. Autorem bramki pierwszego gola w meczu finałowym o trzecie miejsce z numerem pierwszym jest Arek Spychaj. Zacięty pojedynek między tymi dwoma zawodnikami, aczkolwiek to również przyjaciele spoza boiska. 1-0 prowadzą zawodnicy Arino Team. Thank you.
numerem 12, druga bramka dla reprezentacji Arino Team, Łukasz Skórski. I tym nieco starszym, że dosłownie jeszcze naokoło zerknijmy na zegary 25 minut i Kamil Groźnicki po meczu finałowym będzie do waszej dyspozycji, ale o tym za moment, bo mamy bramkę dla żółtych, dla drużyny Ławka Team. Łukasz Rzepkowski z numerem 5 zdobył bramkę dla swojego zespołu. Wracając do tego, co przed chwilą mówiłem, Kamil Groźnicki za 25 minut będzie do dyspozycji tylko i wyłącznie kibiców na boisku numer 2 pod tym banerem z Grosikiem i przyjaciółmi. Thank you.
naszym turnieju każda bramka ma znaczenie, jeśli chodzi o indywidualne wyróżnienia. Bramkarz jest najlepszym bramkarzem, ten, który puści najmniej bramek. Królem strzelców, ten zawodnik, który tych bramek zdobędzie najwięcej. No i kapitanowie poszczególnych drużyn będą wybierać najlepszego zawodnika tegorocznej edycji Turbo Cup Summer numer 10. Piąta bramka w meczu finałowym na trzecie miejsce Maciej Stolarczyk. Czyli pół minuty do zakończenia tego spotkania, a ja już za moment zaproszę Państwa na mecz finałowy z prezentacją zawodników. No i mam nadzieję, że zaproszę na piękne piłkarskie widowisko. Przypominamy, że w meczu finałowym, który już za kilka minut zagrają Kamil Grosiński, Grosik Team i Futbol Arena Team. Gospodarze Futbol Areny jest bramka numer 6, numer 10, jeszcze raz dzisiaj Maciek Stolarczyk. 7 bramek w meczu finałowym o trzecie miejsce, tych bramek chyba jeszcze trochę zobaczymy. Jest spotkaniu zespołu, który no tutaj miał trochę pecha, zawodnicy czołowi odnieśli kontuzję w spotkaniu, no i niestety w najsilniejszym składzie dzisiaj zespół Ławki Team nie może dograć turnieju, ale wielkie brawa, że tutaj zawodnicy w żółtych koszulkach grają do samego końca i na koncie mają bramkę, którą zdobył Łukasz Żebrowski w tym spotkaniu, które teraz razem oglądamy. Dobra, tam na drugim boku dzieci zdaje. Sekund do zakończenia meczu, trzecie miejsce, będzie jeszcze jedna bramka, tym razem zespół uratowany przez poprzeczkę i ruszają zawodnicy reprezentacji Ławka Team, a drugą bramkę dla tej drużyny zdobył z numerem 39 Marcin Andrzejewski.